Pierwsza sprawa, sekty są afrykańskie. Czyli oni już mają przewagę nade mną. To jest osoba z ich kultury, z ich języka, z ich mentalności. Druga informacja bardzo ważna dla nas. Przywódcy religijni w tych sektach, oni wykorzystują bardzo często to, że są na lekko wyższym poziomie niż mieszkańcy. Czyli troszkę medycyny naturalnej, troszkę psychogierki, psychomanipulacji. No i w to wsadzimy troszkę z islamu, troszkę z chrześcijaństwa, troszkę z religii pierwotnych, naszej kultury i mamy taki super synkretyzm. I to jest dla nich podstawa utrzymania. Więc kiedy ja przychodzę i mówię, że nie ma innych bogów, innych sekt, innych zgromadzeń, no to możecie sobie wyobrazić, że nie jestem przyjacielem. To jest jedna sprawa, od razu będzie zazdrość. Ja bardzo szybko dowiedziałem się, że proszę księdza, sekty są na księdza złe, bo wszystkie dzieci z wioski chodzą do księdza. Bardzo szybko udało mi się młodzież i dzieci zgarnąć. Więc to jest jedna trudność. I potem się okazało, że kiedy jakaś tam pierwsza pomoc była darów i jakieś tam ubrania udało mi się zdobyć i rozdać w wiosce, to się dowiedziałem, że te ubrania ukradłem z grobów, które obrabowaliśmy w nocy. Że splądrowaliśmy groby, rozkopaliśmy ciała, pozabieraliśmy ubrania i porozdawaliśmy to po wiosce. No i ludzie zaczęli mi się skarżyć, że tak sekty o nas mówią. Mówię, nie martwcie się, prawda obroni się sama. My robimy swoje. Potem gdzieś tam Caritas na Wielkanoc, jedzenie dla tych sparaliżowanych, znaczy nie tyle bezdomnych, bo w Afryce nie ma bezdomnych. Każdy jakiś ten dom będzie miał. Będą spać w 15 osób jak, przepraszam, psy na ziemi, na wycieraczce, bo o materac bardzo ciężko. To materac to są już ci średnio zamożni, a reszta ma takie maty ze słomy i na tym śpią, albo w ogóle na prześcieradle. Stąd 70-80% na wioskach to jest reumatyzm, wilgotność plus spanie na ziemi. A u mnie w nocy było bardzo zimno. To jest tak, jakbyśmy spali w Bieszczadach. Górki takie 600-800 metrów. Tak jakbyście w schronisku w jakiejś stodółce w Bieszczadach spali na jesieni. Bo wilgotność 90% mamy. Więc to jest kolejna taka trudność. Ich bieda. No i te sekty no będą robić wszystko, żeby podburzać. Nawet jeżeli sami będą przychodzić po pomoc. Bo nieraz było tak, że albo lekarz, albo sekty powiedzieli, że na tą chorobę to tylko do księdza. To już w sekcie nieraz wysyłali, że tak powiem, do mnie. Natomiast no każdy z nich grabi, bo z tego ma dochód. No i z tego się utrzymują, więc no cóż tutaj można powiedzieć. Taka psychomanipulacja. Wszyscy krzyczymy jak najgłośniej, prawda? Kocham Jezusa, kocham Jezusa, kocham Jezusa. I takie nakręcanie się, wpadanie w transy. I ta psychomanipulacja, ludzie, którzy tak umęczeni czy z chorobą, nagle w taki trans zaczynają tak powtarzać wszystko, krzyczeć najmocniej, oni po pewnym czasie zaczynają wierzyć w to, co mówią. Do tego dochodzą różnego rodzaju jeszcze dramaty, kiedy, no ja byłem świadkiem, krzyczy ktoś niemiłosiernie. Co się dzieje? Kobietę kilkunastoletnią na środku tej kaplicy sekciarskiej położyli dookoła ileś tam świeczek, różańcem takim jak z kasztanów mamy, jak dzieci w przedszkolu dawniej robiły na katechezie. Nie wiem, czy za waszych czasów jeszcze też, ale za nas. Tak? I takim różańcem trzaskają basika, basika, wynoś się, wyjdź z niego. Uwalniają od złego ducha. I ta kobieta, tak, tak, będę posłuszna, wyszłam. I ma się położyć krzyżem i leżeć bez ruchu. I wtedy on wyszedł. To jest zwykła trauma. I potem msza święta, wchodzi procesja z krzyżem do świątyni i 5 osób pada krzyżem. I we 4 jej nie podniesiecie. To nie jest opętanie, to jest po prostu trauma.
I to są takie rzeczy, które są dramatyczne. No, sekta Ngunza, która zajmuje się właśnie tym okultyzmem i leczeniem religii, leczeniem za pomocą teoretycznie synkretyzm plus okultyzm, psychomanipulacja i ziółka. I ich ołtarz to jest taki murek w kształcie C. Więc no, to są rzeczy traumatyczne. Mi ludzie, no, dużo rzeczy zaczęli z czasem, jak się do mnie przekonali, zaczęli mi opowiadać o takich różnych rzeczach. I to było, można powiedzieć, przerażające. My się rodzimy z błogosławieństwem. Od razu chrzest, czyli jakaś forma błogosławieństwa, prawda? W imię Boże, ochrona. Rodzice, dziecko opuszcza dom. Chrzest, przepraszam, nie chrzest, tylko błogosławieństwo. W kościele błogosławieństwo. Natomiast urodzi się dziecko w Afryce i od razu obrzędza kopania duszy. Rodzina, na przykład sąsiada albo innego plemienia, żeby im się nie powodziło, bo jak im się będzie powodzić, to nam się będzie gorzej powodzić, bo musi być równowaga. To, żeby im się nie powodziło, idą do tego okultystycznego jakiegoś tam guru i przekupują go, żeby dokonał obrzęd zakopania duszy. I wtedy bierze się jakieś przedmioty, które będą uosabiać tą rodzinę i zakopuje pod ziemią. To jest to taka forma satanizmu, nie? Coś jakby, słowo czarna msza to jest za dużo, ale coś jakby taki rytuał z rzuceniem przekleństwa na niego, żeby jemu się w życiu nie powodziło. I potem to się zakopuje przy wejściu do wioski albo wiesza na drzewie przy wejściu do wioski. Więc jak się przez Kongo jedzie, to bardzo często na drzewach można znaleźć różne takie dziwne rzeczy, albo pod ziemią, nie mylić z kalibasami, które są na palmach bimbrownia.